Jeżeli szukacie tanich i sprawdzonych końców, zapraszam was do fifashop.pl. Tam przy wpisaniu hasła Jacob macie 5% zniżki. Cześć, witajcie, z tej strony Jacob. Witam was w kolejnym odcinku Wojny na paczki. Moi drodzy, 15 tysięcy. Paczki za 15 tysięcy. Dzisiaj otworzymy sobie 5, no bo jeżeli w odcinku otwieramy 10 za 7,5 tysiąca, to dzisiaj otworzę sobie 5 za 15 tysięcy. Widziałem, Lachu tak zrobił na odcinku, niepotrzebnie w ogóle zaczęliście wojnę. Chodzi o to, żeby nie wojnę, parę osób skomentowało bezsensownie. Jeżeli mamy do wydania 75 tysięcy, to w jaki sposób to zrobimy, to jest od nas zależy, prawda? Możemy na przykład, jeżeli będzie paczka za 50 tysięcy, to otwieramy za 50 tysięcy, a potem na przykład, żeby do tych 75 dobić, tak mniej więcej, każdy wie, o co chodzi, prawda? Tutaj też liczy się w pewien sposób strategia, dlatego, moi drodzy, proszę was, teraz, jeżeli jest okazja, to trzeba otwierać i tyle. 15 tysięcy, czyli dzisiaj otworzymy 5 paczek za 15 tysięcy. W kolejnym odcinku zrobimy to samo. No i zobaczymy. Pierwsza paczka na dzisiaj. No i ruszamy. Czy wyjdziemy na prowadzenie? Aha, no i zapomniałem wam powiedzieć. Mamy 700 obecnie, teraz przed chwilą było 780 końców. Tysięcy oczywiście. Wow, ale paczka. To oczywiście ponad 100 tysięcy chyba udało mi się uzbierać z tych wszystkich sprzedanych rzeczy. No i wydaje mi się, że to jest dobry wynik. Po 5 odcinkach powiedziałem wam, że wszystko sprzedam, tak też zrobiłem. No i teraz mam nadzieję, że dzisiaj coś wylosujemy. Kolejna paczka, dzisiaj nie muszę liczyć na szczęście, co mi się podoba, bo ja zawsze się gubię w tym liczeniu. Dobra, Food 14, kolejna paczka za 15 tysięcy. Tour, a gdyby to był ten drugi tour, no to może. Ale ten niewiele nam daje. Jeszcze mamy fitness ogólny. Oj, plus 1000 końców, bardzo, bardzo chętnie przyjmę. 755 tysięcy, dwie paczki za nami za 15 tysięcy. Na razie za dużo dobrego w nich nie było. No ale no spoko, będzie dobrze. Ja liczę, że w ciągu tych 10 coś trafi. Chociaż jednego International Man of Damage. No nie, i trafiam. Myślę o International Man of the Match i trafiam Freda. No nieźle. No Fredzie, ciebie nie potrzebuję, dziękuję. Nawet go nie sprzedam za wiele. Nie trafiliśmy na razie nikogo powyżej chyba 1000 wartego nawet. Także nieciekawie. Chociaż jedna karta, proszę, jedna. Serio, wszyscy dosłownie, serio, znaczy nie siedzący się złoci. O mój Boże, no o, super, paczka do tego. Nie korzystam z tego konta, więc obojętne mi to jest. Ostatnia paczka, moi drodzy, w tym odcinku. Nie patrzę na to. To musi być jakaś dobra paczka. Uwaga. No tak, tylko musi się otworzyć, prawda? Bo serwery nie odpowiadają. Aha. No to jeszcze raz. Zjadł mi paczkę, zjadł mi kasę. A gdzie są moje... Brawo, dostałem paczkę. Oczywiście nic w niej nie ma. No ale przynajmniej dostaliśmy. Jej. Przynajmniej musiałem otwierać więcej. Dobra, moi drodzy, po wielkich problemach. Jej, bo jak to oczywiście mogłoby być inaczej. Udało się w końcu otworzyć 5 paczek. W tym odcinku nie trafiliśmy dosłownie nikogo i... Niedobrze to wróży. Jednak jestem dobrej myśli, że w kolejnym odcinku uda nam się już tych pozostałych 5 kogoś trafić. No i co? Widzimy się już za niedługo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i mam nadzieję, że Lachu nie wygrywa. Na razie.